Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Dariusz Byczkowski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy. Zanim rozpoczniemy rozmowę, to powiedzmy może kilka słów o tym, co tutaj wokół nas, co za nami, piękne fotogramy dokumentujące no, historię, trochę dalszą, trochę bliższą. Jaką historię opowiadają te zdjęcia? Tytuł wystawy moja wielka wołyńska rodzina dokumentuje e, historię rodziny, właściwie dwóch rodzin. E, oprócz fotografii dokumentów są przedmioty codziennego użytku. Tak naprawdę to, co mnie najbardziej ujęło w tej wystawie, to e, bo jest takie pożekado, które mówi, że jedno zdjęcie mówi więcej jak 100 tysięcy słów. Widać w oczach tych ludzi pełnię życia, i, a my wiemy, co, co nastąpiło niedługo później po zrobieniu tych zdjęć. Więc to jest kawał historii, przepiękne zdjęcia i też pokazujemy ten, ten Wołoń, znaczy nie my pokazujemy, bo to jest naszego wielkiego przyjaciela Darka Kanaka wystawa, ale pokazujemy Wołoń z innej strony trochę, tego życia codziennego, tych marzeń, aspiracji ludzi, którzy tam mieszkali, ich pasji, ich życia codziennego, poprzez te przedmioty także. Te, coś wiadomo, co się działo z tymi rodzinami po wojnie, po, po tych burzliwych wydarzeniach związanych z wojną? Tak. Sam Darek, który z potomkiem mieszka w Jastrzębiu. I tutaj rodzina osiadała w Wrocławiu, ale, ale część rodziny mieszka, nawet dwie osoby mieszkały w brzegu. Tam są te skomplikowane jakieś koligacje rodzinne z nazwiskami, tego już tak nie pamiętam, ale, ale tak, to jest ten wielki eksodus ludności, który nastąpił i my jakby od tego rozpoczynamy, bo mamy już scenariusz tego nowego powstałego, powstającego muzeum gotowy, zaczynamy całą opowieść właśnie od tego eksodusu. No właśnie, bo to będą opowieści. O, o, Tutaj mam na myśli powstające Muzeum Kresowe, głównie o ludziach, prawda? Ludzie opowieści poprzez przedmioty, które im towarzyszyły na co dzień, ale to jednak będzie muzeum opowiadające przy okazji też naszą najnowszą historię. Tak. Yy, sytuacja yy, z muzeum jest taka, że otrzymaliśmy może od tego zacznę otrzymaliśmy. Już środki finansowe, poważne środki finansowe kilka dni temu i rozpoczynamy procedurę przetargową, więc to się już zacznie, tak powiem, zabawa na serio. Po tych badaniach, po tych pracach rozbiórkowych już wyłonimy inwestora zastępczego i zaczniemy już te duże przetargi, projektowanie i tak dalej. To tak już to się rozpocznie. Jeżeli chodzi o samo muzeum, no to będzie któreś muzeum w Polsce i ono też chcemy, żeby było z jednej strony. Pokazujące jednak trochę tego miejsca śląskiego, bo to jest gimnazjum piastowskie, tutaj jest szkoła, gdzie. Wcześniej i także młodzież z Kresów się kształciła, z Rzeszy, z Korony Czeskiej, ze Śląska Całego. Miejsce tak stare jak zamek, przez tego samego księcia zbudowane, i też miejsce, w którym mieściły się różne poglądy, różne narracje, różne wyznania, różne języki w duchu takiego humanizmu. Chcemy to pokazać, chcemy też oddać temu miejscu, co należne, i te żeby w jakiś sposób też zaznaczyć to miejsce. Natomiast cała przestrzeń to jest 5500 metrów, i my chcemy. Też te kresy pokazać wszechstronnie, czyli stąd również w tym tygodniu zakup ponad 5 milionów. Tutaj dziękuję panu premierowi Piotrowi Glińskiemu e, za decyzję i za dotrzymanie słowa. Więc. To całą broń, którą mamy na dole od kwietnia, husaria, broń wschodnia, broń perska, indyjska, w ogóle wschodnia i zachodnia, husaria, to wszystko też chcemy pokazać, bo to tworzyło jakby kulturę militarną Pierwszej Rzeczpospolitej. Husaria była rzeczą absolutnie no, niepowtarzaną nigdzie indziej. Obraz Branta, który tutaj również dzisiaj jest druga, wernica jeszcze drugiej wystawy, czyli. Obraz Branta modlitwa w stepie, też chcemy, żeby się pojawił I tak jak Pan powiedział, chcemy wy wydobyć też ludzi, którzy przyjechali e, z tutaj, nie ze swojej winy. Te wypadki historyczne straszne, tragiczne miały wpływ i jak ci ludzie sobie z tym poradzili, a raczej pokazać to, w jak pozytywny sposób sobie poradzili. Weigl, Małachowicz, ci, którzy tworzyli Wrocław, prawda, ten w cudzysłowie niemiecki, Wrocław tworzyli Lwowianie i umieli to w twórczy sposób jakby dołożyć swoją cegiełkę. No właśnie, ale wspomniałem też o tym, że to będzie opowieść poprzez przedmioty. Tych przedmiotów no, niewiele się udało przywieźć ze sobą, bo warunki tego transportu ze wschodu do, do Polski były trudne. Ograniczona liczba bagażu, który można było zabrać, więc dla każdej z rodzin to, co przetrwało te lata, no, nabiera rangi pewnego, no, pewnej relikwii. Prawda? I stąd też pewnie niełatwo przychodzi się tym rodzinom rozstawać z tymi pamiątkami. Tak, myśmy w 2018 roku... Tak jakby pierwszy akord, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że będziemy tworzyć muzeum e, kresowe, stworzyliśmy wystawę kresową, kles, Kresy Ocelane Wspomnienia i powołaliśmy tak zwane archiwum kresowe. Tam zbieramy już mamy około 3000 przedmiotów. I tak, to są relikwie, tylko to jest tak, że pewne dokumenty. Są, mają wartość emocjonalną ogromną dla ludzi, ale one są słabo ekspozycyjne, bo to słabo w sensie takim, że można z tego zrobić wystawę, no ale niekoniecznie cały muzeum, który musi też być atrakcyjny dla, dla młodzieży, dla młodego pokolenia, więc my chcemy pokazać wszystko. Czyli yy, te przedmioty codziennego użytku, ale tak jak Pan mówi, no, te przedmioty codziennego użytku no, to są rzeczy banalne generalnie. Jakieś krosne, jakieś tam, yy, no takie przedmioty właśnie jak rower, prawda, jakieś tam sanie, kożuch, yy, kufry, no to, to mamy, ale mówię, tym się nie zrobi narracji na 5,5 tysiącach metrów. Więc my musimy i próbujemy to zrobić tak, żeby kresowianom oddać co ich. Żeby tego nie naruszać Sakrum, ale z drugiej strony, żeby młodzież chętnie przychodziła, żeby zaczarować tymi kresami, tak jak kiedyś Sienkiewicz trylogią. Ale czy to oznacza pójście w stronę Multimediów, tak jak swego czasu poszło Muzeum Powstania Warszawskiego? E, dzisiaj odchodzi się od multimedia. E, I u multimedia są dobre jako taką. Jako taka taki e, e, instrument, który pomaga, ale nie stanowi istoty samej w sobie. Gdybyśmy dzisiaj chcieli zrobić muzeum multimedialne, to dzisiaj projektując go za 4-5 lat te multimedia są przestarzałe, więc nie, nie, to ma być normalne, że tak analogowe, ale multimedia chcemy wykorzystać jak najbardziej. Bo może uchylę rąbkę tajemnicy, no bo chcemy połączyć Piastów z, na przykład z rodem Radziwiłłów, jak wiemy tutaj zmarła Karolina Ludwika Radziwiłówna, która była wnuczką Janusza Radziwiła z danego No To umarł, to jest jej sarkofag i chcemy to pokazać. Jak to pokazać? Jest taki świetny obraz: Bitwa pod orszą, gdzie jest ogromna ilość postaci. Tego obrazu nie sprowadzimy, ale możemy zrobić za pomocą multimediów narrację z tego w jakimś zaciąganym To jest taki przykład. I, i takie, takie czy jakieś opowieści o konkretnie obronie, jeżeli są przy karwaszy, czy tam na pierśniki husarskie, czy, czy hełmy kulachud. No i jest jakaś też możliwa interakcja w celu dopełnienia, jak ktoś się interesuje militariami o, o, o militarich, więc taka wspomagająca funkcja jak najbardziej, ale nie chcemy robić muzeum tylko multimedialnego, bo po pierwsze nie wiem, czy by to zrozumieli, Kresowianie. A po drugie, ja, ja jestem konserwatystą generalnie i jak, tak jak było zachłyśnięcie się kiedyś tymi multimediami na, na początku, czy teraz do tego odchodzi na zachodzie też. Muzeum ma się bronić samo. Tak jak z muzyką. Może być tyle dysk, ale ono... może być, ale nie musi być. Muzyka się musi bronić sama. Tak samo tutaj. Siła tych y, artefaktów, sposób urządzenia wystawy ma czarować sam w sobie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.